Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj miało być przede wszystkim o spotkaniu Modera i Karbownika dla Brighton, o ich debiutanckim występie, ale sprawa się skomplikowała. Kolejny piłkarz z naszej reprezentacji nie zagra na Mistrzostwach Europy. Jest nim Jacek Góralski, piłkarz Kairatu Almaty. Jest to informacja dla Paulo Sousy bardzo zła, bo tracimy drugiego środkowego pomocnika przed Mistrzostwami Europy. Doznaje on poważnej kontuzji, która na pewno pozostawi ślad w jego organizmie. Ja powiem wam szczerze, że nie mówię, że nie widzę Mistrzostw Europy, bo spokojnie jeszcze można widzieć to wszystko, ale doznajemy poważnych osłabień. Naprawdę to już są zawodnicy, którzy by się naprawdę przydali o tej samej, na tą samą pozycję, nie o tej samej charakterystyce. Zostajemy praktycznie na tej samej pozycji z Grzegorzem Prychowiakiem, może Jakubem Moderem, ale to jest bardziej pozycja numer 8 niż 6. Na Opartego z dwoma zawodnikami, ale jeden tylko typowo na tą pozycję, który był w kryzysie formy i nie wiemy jak przepracuje ten okres przygotowawczy, albo może nie. Przepracuje go pracowicie, ale nie wiadomo z jakim efektem, czy dobrym, czy złym, że będzie ta forma szła w górę. Bo Krychowiak w tej formie, co był na jesień, nam nie pomoże na mistrzostwach. Jaca, Góral, nie wiem jak się tam do niego zwracać, trzymaj się i po prostu musimy patrzeć dalej na to, co się dzieje. Sousa musi patrzeć dalej. Nie. Po prostu szkoda zawodnika, który był ulubieńcem polskich kibiców i przede wszystkim dawał zaangażowaniem swoją postawą na boisku argumenty do tego, żeby na niego stawiać. Kij, że grał w lidze kazachskiej, naprawdę. On dawał dużo jakości. Także naprawdę przykra sprawa i trzeba się rozglądać nad innymi zawodnikami. Trzeba się zastanawiać, natomiast jak patrzę na tych piłkarzy, którzy nam pozostali poza tą pierwszą trójką, czwórką, z której dwóch piłkarzy już nie ma, no bo Bielik nie zagra i Góralski nie zagra, no to jest ubogo moim zdaniem. W sensie, mówię, może Damian Dąbrowski z Pogoni, może Romańczuk z Jagiellonii, może Slisz z Legii, chociaż ten Slisz to taki trochę zawodnik, który mi się wydaje nieskoordynowany, przewracający się czasem. Nie wiem. Ja Sliszza tak nie widziałbym w kadrze, ale może będzie jakimś odkryciem. Może Murawski z Ligi Tureckiej, który przechodzi do Lecha, bo to on byłby kandydatem niedawno numer pewnie jeden albo dwa w takiej sytuacji, jaka jest teraz, ale dobra, nie będę tego mówił. Ten zespół Murawskiego jest na ostatnim miejscu w lidze tureckiej, więc Polak też nie jest w jakiejś sztosowej formie i nie jest w dobrym zespole, mówiąc delikatnie. I Moder oraz Karbownik. Słuchajcie, ja tak sobie patrzyłem na noty, bo wiadomo, że nie oglądałem tego spotkania, nie miałem w ogóle dostępu. I wychodzi na to, że na plus. Że na plus, chociaż... Jakby to powiedzieć? Kurczę, powiem wam szczerze, że Karbownik i Moder zebrali takie noty, bym powiedział 6 na 10, tak średniej arytmetycznej. Tak, że po prostu jest przyzwoicie, nie? Tak mniej więcej dostawali od angielskich mediów. I to nie rozwija perspektyw przy porażce Brighton w Pucharze Anglii na nie wiadomo jak regularną grę, ale jest szansa, że będą te szanse, te minuty przychodziły częściej, że będą mogli liczyć na wejście z ławki. Także więcej na tym zyskali, że zagrali niż stracili. Ktoś powie, i tak przerąbali, no bo takie komentarze widziałem. Nie zgodzę się z tym. Był to pierwszy mecz w Anglii z Leicester, które się pałętało w okolicach podium w ostatnim sezonie, a skończyli ostatecznie na piątym miejscu przez frajerską końcówkę. Teraz też zanosi się na to, że europejskie puchary będą, a może nawet Liga Mistrzów. Także grali z zespołem o klasę lepszym. Uważam, że mimo wszystko więcej zyskali niż stracili, byleby tylko wchodzili z ławki, bo powiem wam tak, Moder i Karbo odpadną, to zostanie tak, zostanie Krychowiak, zostanie Klich, zostanie Zieliński, zostanie Linetty, który może i gra regularnie, no ostatnio usiadł na ławce, ale gra regularnie w tym sensie, że zobaczcie ile on ma minut rozegranych, jak często grał, ale on rozgrywa najgorszy sezon w Serie A w swojej karierze, Karol Linetty, na środek pola fajnie wygląda w tym momencie. I nie ma Modera i Karbownika, którzy byliby numerem 5-6. Załóżmy, tak przyjmijmy, bardzo umownie. Wypada Bielik, wypada Góralski. Z 8 czy 7 piłkarzy, którzy mogliby dać jakość środku pola, robi się 4 albo 3 nawet, jeśli Linetty by też przestał grać. A grać musi 3 albo 2 przynajmniej. Także
trzymamy kciuki za naszych za granicą, żeby już więcej tych wykruszeń nie było, albo żeby, jeśli ma być jakaś kontuzja, to jedna, a nie nagle pięć kolejnych, bo Sousa nawet przy dobrej organizacji, przy dobrym zaprojektowaniu taktyki, to może się, no, może zrobić wszystko i tak te Mistrzostwa Europy mogą się bardzo różnie ułożyć dla nas. Trzymajcie się. Do zobaczenia w materiałach kolejnych, pewnie związanych z meczami reprezentacji Polski w marcu, chociaż już miałem nie wrzucać odcinków, a jakoś czas znalazłem, także trzymajcie się. Cześć.